Witajcie, z tej strony Dark Sernomadia, to jest kolejny odcinek z wyzwania Driady. Tak, co tu się dzieje? I gdzie ja w ogóle jestem? Jak się zastanawialiście, dlaczego tak długo mnie nie było, to... Właśnie z tego powodu. O, chodź tu. Chodź tu. Tak, to jest moja... Au. To jest moja wielka arena do walki z mobami. A i w zasadzie... O, kurde! Nie, znowu będę musiał naprawiać. I w zasadzie tylko w jednym celu została utworzona. Kurcze, nie mogę się przyzwyczaić do nowego systemu walk. Dobra, lecę do chatki. Ponieważ straciłem sporo życia. A nie chcę, żeby mi mnie zatłukli. Tak, co to w zasadzie jest i po co powstało? Powstało ze względu na enderperły, które są mi szalenie potrzebne nie tylko na mistrzach, także tutaj. Z jednego bardzo istotnego powodu... Kurczę, nie mam zooma, niestety nie mogę sobie przybliżyć obrazu. A mianowicie postanowiłem lecieć do Endu. I stąd jest... Te perły są mi bardzo, bardzo potrzebne. I tutaj w połowie drogi na bagna sobie zrobiłem wielką arenę z drewna i różnych innych takich dziwnych rzeczy. Musiałem ten teren cały wyrównać. Wywaliłem cały ten... do tamtej lawy całą ziemię stąd, a miałem sporo do przekopania. Zresztą możecie się domyśleć po tym, jak rozległy jest to teren. O, marchewka, super. Mamy marchewkę. Niestety, au, niestety jest... A, kurde! Co się dzieje? Tak mam mniej więcej cały czas. Niestety jest bardzo niski spawn Endermanów, więc na kilka staków mięsa zombie i takich łuków czy strzał czy innych takich dziwnych rzeczy mam naprawdę bardzo niewiele pereł. Dodatkowo niestety z łuku... Łuki są kiepskie pod tym względem, że niestety nie da się z nich zabijać Endermanów, dlatego że się teleportują. Także cierpiałem bardzo. A! Przy okazji tak, ten wynik tutaj to nie jest kwestia tego, że zginąłem, dlatego że wtedy seria by się skończyła. Przez jakiś czas nawet nagrywałem jak walczę z tymi wszystkimi mobami. Ale stwierdziłem, żeby to mija się z celem, dlatego że... To znaczy, tak, całe to nagranie miałem, ale wywalałem kiedy tylko nie zginąłem. Chciałem tylko uchwycić ewentualny moment zgonu. Jednak taki nie nastąpił, a pokazywanie jak biegam i nawalam się z mobami to jest troszeczkę nudne, dlatego że nawet tam komentarza żadnego nie było. Okej, tutaj już nic więcej nie będzie. Nic tu więcej nie będzie, więc chodźmy sobie do naszej hacjenty. To sobie zjedzmy. Ach, nie, łopaty nie będziemy jeść. Tutaj możemy sobie to wszystko odłożyć. I tak, mam 13 enderpereł. To nie jest dużo, ale jest powiedzmy trochę. Strzał, czy brać do Endu cokolwiek. Zabawna historia, ale udało mi się zakląć mój łuk na Infinity, więc nawet tego nie potrzebuję. Wezmę 4 strzały na zaś. To mogę wywalić. I okej, to sobie zostawię, to sobie zostawię. Pochodnie jasne. Czy coś mi jeszcze będzie potrzebne? W zasadzie to nic.
poza dużą ilością drewna. Chyba sobie drewna jeszcze trochę wezmę. I będę musiał sobie wycraftować oczy. Oczy Enderu. Z tego co pamiętam, to Blaze Powder się do niego używało. Tak, mam problem z renderowaniem. Jestem w tej chwili na wersji 15W43C. Mimo, że wersję już mamy bodajże 50, coś koło tego. Nie update'owałem sobie wersji, to znaczy miałem na najnowszą cały czas, jednakże taka kwestia, że teraz siedzę intensywnie, to znaczy będę potrzebował intensywnie siedzieć na jednym serwerze, który jest na tej wersji, na której teraz jestem, więc stwierdziłem, że nawet jeżeli nie będę na tej wersji takiej najnowszej, to nic się aż tak nie stanie. Coś tu jeszcze jest? Coś tu jest i się na mnie czai. Okej. Oto jesteśmy znowu z powrotem w naszym domku. I to drzewo będę musiał kiedyś oliścić. Mam nadzieję, że jak wrócę z Endu. Mam nadzieję, że wrócę. Mam nadzieję, dlatego że bardzo mnie ciągnie do skrzydełek. Tak, to jest rzecz, która mi się naprawdę podobała w tej wersji, więc co? A już teraz nie pamiętam, gdzie co jest. Tutaj na pewno będziemy mieć drewno. Drewno weźmiemy sobie sporo. Ponieważ drewno jest dla nas budulcem uniwersalnym, możemy po nim chodzić, to przede wszystkim. A poza tym przydaje się, ogólnie się przydaje. Dobra. Tyle jedzenia mi starczy. O kurczę, gdzie jest? Gdzie są nasze wszystkie Blaze Road? Dobra. Chyba wiem, gdzie mogą być. Wszystkie sobie chowałem przecież. Tam, gdzie mogliśmy ich używać. Czyli to będzie miejsce do... Nie tutaj. Tutaj też nie. Miejsce do enchantingu. Jak mi się wydaje. Tak, tutaj mamy Blaze Roady. I teraz... Tak, chodźmy sobie na dół. Z tego co pamiętam... Z tego co pamiętam, to się robiło w ten sposób. Tak? Tak. I co? Robimy... na cały zapas. Ponieważ perły nam się nie przydadzą tam. A perły tam zawsze będziemy mogli zdobyć od Endermanów. Także to nie będzie problemem dla nas. Nie tu. Tak, też jest kwestia tego, że mnie tutaj mimo wszystko dawno nie było, dlatego mam lekką dezorientację. Bo to, co ja przygotowywałem, to jedno, ale to, co... Ja siedziałem poza tym światem, to zupełnie co innego. Także tak, troszeczkę nie pamiętam rozkładu pomieszczenia. Teraz tak, będziemy sobie potrzebować jeszcze zrobić kilka mikstur tam. I wydaje mi się, że najprościej będzie stworzyć miksturę życia. W dużej ilości. Ponieważ US Gasta nie mamy na miksturę regeneracji. Tak, więc... Tak, zrobię miksturę życia nawet dwa. I myślałem o miksturze szybkości.
która to jest całkiem tania i fajna do zrobienia. Mikstura skoku jest też dosyć droga. Potrzebujemy króliczej nogi, a niestety jej nie mamy. Tak, mam rozpiskę wyłączoną. Brodawek mamy dużo, więc o to się nie musimy martwić. Jeszcze tylko tak, czy mamy jakieś szkło? Na pewno sobie wezmę redstone. I na pewno sobie wezmę glowstone. Coś tam chyba jeszcze mam, ale nie jestem pewien. Wezmę sobie glowstone i co jeszcze sobie wezmę? Chyba tyle, poza szkłem, którego nie mam. A, może w piecach? Mam szkło, rzeczywiście. Więcej szkła, okej. Jest już noc, ale my się nie przejmujemy, bo tam na górze nie ma się o co martwić. Tego już nie potrzebujemy. Tutaj jesteśmy, tak. I tak się zastanawiam, po co ja sobie zrobiłem to w ten sposób. Skoro mi wystarczy tylko jeden kocek wody. Na przykład tamten. Żeby uzupełniać sobie butelki. Więc tak, mamy tu glowstone. Nie muszę się martwić. Wrócimy sobie szkło. I zobaczymy, czy teraz woda będzie tam kapać na dole, bo wiem, że miałem z tym problem. Tak, kropi niestety. Ale wydaje się, że to nie jest aż taki problem. O, w zasadzie to nie jest problem, bo możemy sobie tutaj zakitrać. O. To prawda, wygląda to tak sobie. A, ale co tam. Znaczy teraz to w sumie wygląda nawet nieźle. O. To nam nie jest potrzebne nawet. Okej. Dobra. To sobie zdejmę, dlatego że mi przeszkadza widok. Jednej rzeczy tutaj nie mam, której mi brakuje. Wiem, że zużywam drewno, które jest potrzebne, ale brakowało mi tutaj tego. I teraz bierzemy szkło. Robimy sobie butelki. Piętnaście. Czy to nie będzie za dużo? Trochę tak. Ale oj tam, aha. Aha, bo tutaj tego jednej rzeczy nie przewidziałem. Potrzebujemy mieć paliwo. Czyli potrzebujemy mieć tylko po prostu Blaze Roady. Blaze Roady albo w zasadzie Blaze Powder. Zapomniałem sobie o tym jednym fakcie. I tak, GUI jeszcze też jest do przerobienia. Pamiętam o tym, po prostu jeszcze nie miałem jakoś czasu nad tym przysiąść. Wyleciało mi z głowy, że przecież GUI też się zmienia. Jeszcze nie tu, jeszcze wyżej. Okej. Okay. Tutaj też sobie wrzucimy. To sobie... chwila, to będzie... Ups. To teraz miksturka. Okej. Okay. I tutaj też musimy wrzucić sobie Blaze Powder. I to zużyje nam cały, tak? Tak, i mamy awkward potion. I teraz musimy sobie zrobić melona złotego.
Ile? To się nie robiło z dustu, tak? To się robiło chyba ze złota. Ha, biegania to my trochę będziemy tutaj mieć. Jednak. Więc ten odcinek to będzie taki typowo na przygotowania. A do endu już się wybierzemy w następnym. Tak myślę, będzie najbardziej sensownie. I tak, do endu, w endzie chyba sobie zrobimy nawet dwa odcinki, jeżeli nie zginę od razu. I tak, to będzie całkiem, myślę, ciekawe. A, dobra. Dobra, mamy melona, zobaczymy teraz, czy to jest to? Nie, czy to jest... to. Czy to może jest... to. O! Dobra. Mamy. Ha, jak mi się równo udało podzielić. Super. Nie wiedziałem, że mam takie zdolności. Ach, kurczę, nie mogę sobie wszystkiego... co ja robię? Hop. Okej, na razie chyba... jasne, tego sobie nie odłożę. To niech tutaj na razie leci. Chodź tu. Chodź tu. Dobra. I teraz sobie wrócimy to... nam jeszcze materiału wystarczy, super. I będziemy mieć sztuk 6 na razie tej mikstury życia. I potem jak sobie dodamy, i ona nam regeneruje 2 serca, jeżeli sobie dodajemy glowstone, to będziemy mieć regenerację 4 serc, co nam się przyda oczywiście. I tak jak się zastanawiam, to chyba sobie wziąłem za dużo drewna. Aż co nam chyba nie będzie potrzebne, ale kto wie, kto wie. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego plecaka. To by nam się naprawdę, naprawdę przydało. Kurczę, brać więcej staków? Więcej potionków, czy więcej drewna? To jest problem. Okej. Okay. Na razie sobie po prostu zrobimy mikstury. Jeszcze 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. No, wchodźcie. Hop, hop, hop. Dobra. Dobra, mamy kolejne 6 mikstur. I teraz... teraz trzeba jakoś to sobie dobrze podzielić. Nie będę brać więcej. Dlatego, że to się mija z celem. To sobie możemy zostawić wszystko. Będzie nam potrzebne na pewno miecz, na pewno łuk. Na pewno to. To nam nie będzie potrzebne. Perły jak najbardziej. To nie, to nie. Przynajmniej jedna strzała. Przynajmniej odrobinę... przynajmniej odrobinę tych. To nam nie będzie potrzebne tak samo. I teraz tak. Teraz w sumie to możemy sobie tak jakoś logicznie poukładać to. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. W sumie to jakby się zastanowić, mógłbym sobie zrobić jeszcze ze 2. Ze 3. Dobra. Postanowiłem, jeszcze sobie robię jedną sztukę, ale zaraz. Przepraszam, najmocniej. Tak. Jedna rzecz jeszcze, nie zapominajmy o jeszcze jednej rzeczy, czyli dodaniu glowstone'u, żeby potionek był lepsiejszy. Tak, bardzo, bardzo istotna sprawa, o której mówiłem, ale zapomniałem o tym całkowicie. I tak jak mówiłem, sobie zrobimy jeszcze te 3 miksturki.
Wezmę sobie tylko jedną, ale zrobimy sobie trzy. Tak, tutaj mamy już te lepsiejsze. I tak sobie dodamy. Tak. Super. Okej, kolejne podjątki nam się robią. Tego weźmiemy już tylko jednego. I resztę inwentory zapychamy sobie drewnem. Tak. I nam wychodzi tego całkiem sporo. To możemy sobie podmienić. Co możemy sobie jeszcze podmienić? To sobie już wsadzimy tutaj. I w ten sposób mamy jeszcze jeden slot wolny. Hop. Okej. Super. Teraz tylko tak sobie to sensownie ułożyć. Tak. Dobra. To mamy... wszystko już na maksa praktycznie. Sharpness. Moglibyśmy jeszcze coś dorzucić. Ale nie, myślę, że tyle nam starczy i w tej chwili jesteśmy gotowi do ruszenia w drogę. Ale jako, że jest już 22 minuta odcinka i to jest już dosyć dużo, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Wyzwania Driady oraz pozostałych moich serii. Trzymajcie się, no i cześć.